Cześć, witam was w kolejnym odcinku Zagramy Flado. Długo już tą gierkę nie grałem, bo grałem tam sobie trochę tego Need for Speeda, nagrywałem. No i miałem trochę taką przerwę. Ale teraz już wracamy do serii z nowymi energiami, do męczenia się z tymi wyścigami. Być może umiejętności zdobyte w Need for Speedzie pomogą mi zwyciężyć wyścigi w Fladoucie. Bo może przez to skupię się bardziej na zwyciężaniu niż rozpieprzaniu. Co ja włączyłem? Bo chyba tego nie jechałem. Okej, wyciskamy. Wow, jakie start niemiły. Na początku żeśmy od razu chcieli tu pospiechać. Gdzie ta droga prowadzi? Nie tam, gdzie jadę. Ojojku. Dobra, trochę poza trasą. Na szczęście nie złapało mi tego, że jestem poza trasą, więc mogę sobie tak przejechać. Widzę, że trasa strasznie śliska, drzew wszędzie, gdzie chcę, to auto. Nie no, ale serio, to auto jeździ jak chce. Wow, chyba już po mnie. Tak, to już nie ma sensu. Dlatego robimy powtóreczkę. Nie szybciej ruszają. Kurde, spierdzielać mi stąd. Aha, tu miałem... Dobra, poprawiam to. Ja tam odbiłem, a to tam trzeba faktycznie skręcić. Jedźcie. Okej, nie wyszło tak, chciałem, ale dobra. Ja jeszcze żyję. Więc jednak coś tam po mojej myśli poszło. Co za kretyn był tutaj. O, to jest taka boczna dróżka i wtedy ona jest w sumie łatwiejsza do przejechania niż ta prawidłowa. Lul. Tak też ci nie bywało. Jejku, jaka głupia trasa, w ogóle jeżdżę komuś po farmie. Tu jeszcze gość, a nie, to nie gość, to ten traktor. Jakiś taki. Coś jarne diabło. Wkurza mnie tak, że wszyscy we mnie wjeżdżają. Nauczyłem się jeździć po drodze, to teraz jadę po jakiejś wsi i już nie umiem jeździć. Okej, ale tu się przeciwnicy też sami rozwalają, więc to jest dobre. Przydałoby się go jakoś zepchnąć. Tylko nie wiem, do czego ja jeżdżę po wsi silnikiem 7-litrowym czy 6. O nie! Szło. Dobra, trzeci jeszcze. Fakt, czwarty. A to jest jedno z wielu okrążeń, więc jeszcze jest szansa, że to naprawię. Na pewno nie na tym słupie, kurde! Fajnie, że za tym drzewem we mnie łapie wyjścia z trasy. Bo to by było szczyt już wszystkiego. Ten pryncypał mnie tu goni. Wiecie, się tutaj sami porozwalali, więc na drugą pozycję sobie na luzie awansuję. Może nie tak na luzie, ale mam większe szanse niż na pierwszą póki co. I większą niż żeby przegrać. Ogólnie zauważyłem, że jak później oglądam te filmiki, to tak strasznie mało gadam. A w rzeczywistości, jak później oglądam, to bym tak do każdego miejsca coś jeszcze dodał śmiesznego, albo w ogóle coś powiedział ciekawszego. A jak nagrywam, się jakoś skupiam na tej grze i ten mózg już tak nie pracuje kreatywnie. Smutne to jest. Trzeba by na tym podpracować. Nie wiem, czy to po prostu z czasem się jakoś wyrabia, jak się na tym człowiek skupia, żeby to rozwijać, czy jakoś, nie wiem, to samo ma przyjść, czy po prostu ja jestem jakiś taki urodzony inaczej i ja tego nie mam i nie będę mieć. Chociaż wszystko w sumie się da w pewnym stopniu wypracować, więc gadam bez sensu, nie wiem po co. Znaczy, po co wiem, ale czego tak bez sensu? Znaczy, rozkmina mnie napadła i... Ale jestem drugi. W sumie jak się nie myślę o tej grze tak bardzo, tylko jakoś tak odruchowo gram, to lepiej mi idzie. Bo w sumie nie robię jakichś takich żadnych wymyślnych akcji, jak skupię się na gadaniu, tylko jadę tak raczej spokojnie. Odruchowo jest zakręt, to zwalniam i skręcam, po prostu takie... Aha, on wypadł. Tylko dlaczego auto stało na się... Dobra, jestem pierwszy, nie dyskutujmy już może o tym. Bo to nie ma sensu, bo po co w sumie nad rozlanym lekiem płakać, skoro ma się pierwszą pozycję.
Wow, wygrałem! Prawie. Ja już musiałem to spierdolić. No nie, wracaj! Kurde, ten już mnie dogania. To jest ostatnie okrążenie. Jest, wygrałem! Wygrałem! Okej, okay, jedziemy na kolejny wyścig. O, w mordę, stopera nie włączyłem. Przypuśćmy, że było, minęło 5 minut. Aha, minęło 5 minut. Okej. Okay. W sumie w w action jest ten czasomierz teraz. No nic, jedziemy kolejny wyścig. Czy ja? To teraz zjechałem, tak? Tak. I teraz pojedziemy to. No tak, bo miałem tylko dwa na dole odblokowane. Dobra, wszystko się zgadza. No, to mogę jeszcze jechać z 15 minut, żeby znowu te odcinki po 30 minut nie wychodziły później. Wam się pewnie tego nie chce oglądać, biorąc pod uwagę to, jak ja to komentuję. A mi się to wrzuca później 2 dni. Znaczy, może nie 2 dni, ale z 5 godzin to idzie. Coś koło tego. Kurde, tam widać drogę i się wymyślałem, że muszę jechać na wprost. Wow, chyba wyleciał. Ja się zgubiłem, ale na szczęście wolno jechałem. Bo tu jest kawałek prostej! Głupie drzewo na wprost. Jak ono mnie tutaj przestraszyło. Przeraziło! Jakie przestraszyło. O, o, na dwóch kółeczkach takie manewry. Dobrze, że one się tutaj... Nie! Udało się nie wykoziołkować. O, a tu co to jakieś belki tak na środku wiszą. Ktoś ma w to wpaść, nie wiem, co to do auta tu wbić. Czy to jest niebezpieczne? Jakieś organizatorzy powinni za to beknąć, o. Gdzie jest R? Dobra, jedna osoba mnie tu wyprzedziła na szczęście za ten... Za czas, gdy ja się tu... O, w dupę, to nie miało tak wyglądać. Nie! Stój, stój! Ja chcę już resetować, dziękuję. Dobra, jestem nadal drugi. Jakim cudem? Okej, muszę teraz jechać w miarę dobrze, bo już nie mam tej takiej fajnej przewagi zrobionej. Muszę gościa panicznie ścigać. O, fuck! Mało brakowało, bym wyleciał znowu. O, to nieszczęsne drzewo. Ale na szczęście tutaj się jakoś przyczepność łapie, jak się ląduje. Więc nie jest tak strasznie. Ja mam dzisiaj szczęście, że nie wypadam z tego auta. Dzisiaj jakoś mam pasy lepsze. Oho, ktoś mi już depcze po pojętach. No niedobrze. Trzeba by gościa jakoś tutaj wyautować. Chociaż on prędzej mnie chyba tu wyautuje. Nie, nie dam się! Nie dam się! No muszę teraz tego gościa z przodu jakoś dogonić, ale chyba już no to są wątpliwe szanse. Bo on sam jedzie, on tam nie ma jak za bardzo błędów popełnić. Chyba, że zawadzi o coś, co inni zrobili. Deskę czy co? To jest moja jedyna szansa, bo już jest za daleko, żeby go tak tradycyjnie dogonić. Nie w tą stronę jedź cymbalem. Kurde! No czwarty jestem, no świetnie! Na ostatnim okrążeniu, no w dupę by to coś wzięło. Czy kupię wszystkie części tego auta. Wypierdol się tu jeszcze, no. Głupia gra. Staje się agresywny i wulgarny. Ale ten ma fajne auto, takie czarne, ładne. To wy się bijcie tam, no. Mądrze. Wow, jak mnie to wyniosło. O, nie, tylko nie ten świerk, nie lubię świerków. Dobra, już lubię. O, ten mi tu będzie zaraz jeszcze jakoś wodą. Coś dzisiaj mam szczęście, że tak bardzo nie wypadam. Serio? Zawadziłem tu serio. Też nie miałem gdzie. Wow,
O, Nitrem się tu wyratowałem znowu, jak zwykle. Okay, w te belki tu się uderza, one się wypadają. Dobra, dobrze wiedzieć, że to się nic nie dzieje. Jejku, co to jakaś mi kobieta tutaj jęczy w prawej słuchawce? W lewej. Pewnie gdzieś tam wypadła i się dźwięk przeniósł. Nie wiedzieć czemu. Tak daleko. Wypadła w sensie w grze. Bo ci sadyści mogliby coś innego sobie wymyśleć, jak to powiedziałem. Bo w sumie to nie było takie jasne. Chociaż może dla nich było jasne, to może coś ze mną jest nie tak w takim razie. Ale raczej to... Nie. Wszystko jest w porządku. Trzeba sobie tak wmawiać. Chyba go biorę. Na tym zakręcie coś za bardzo. O, i teraz przegram, bo nie wjechałem tak, ani w kałuże. Chociaż teoretycznie, żeby ich wyprzedzić, powinienem jechać inaczej niż oni. A w praktyce po prostu przegram. O, wyprzedziłem go. Wjechałem inaczej jak on. Ha! On tak prawdę ma. Prawie. Chociaż jakbym miał mocniejsze auto, jadąc tak samo jak oni, to powinienem ich wtedy wyprzedzić. Jupikami, kto go tu wystawił. No nic, tutaj... Okej, bałem się już tych pniaczków, że mnie jakoś zaatakują. Pnioczki. Trzeba tutaj jeszcze jakoś tego wyprzedzić, ale to już trochę widzę, że już ciężej będzie, bo... Chociaż zbliżam się do niego, ale... Nie w tak zawrotnym... O, w mordę ten durny zakręt. Okej, wybrnąłem jakoś, a on się zagmatwał! Wpieprzyć się w niego. Rozkaz. Wykonać. Teraz tylko, żeby mnie nie miał którędy minąć. Wpieprzaj, dziadu! Ja lecimy na zwycięstwo! Jest! 2 zwycięstwa w jednym odcinku! I to takie w miarę, nawet nie było wiele powtarzane razy, chyba tylko raz, żeby poznać trasę i później już jechałem. Dobra, to jeszcze sobie pojedziemy jeden wyścig w takim razie i będzie to budowa. Później muszę od prawej jechać, bo one tak cenami rosną. Nie, to widzę, że te ceny są jakoś... Może to jest trudność? No nic, w każdym razie już zbliżamy się ku końcowi gry. Jeszcze z 2 odcinki powinno... Albo... Nie, 3 wyjdą pewnie, bo jeszcze bonusowe trasy. No i tutaj początek jest dobry, w sumie nie na nie zwróciłem uwagi, jak ta trasa wygląda, ale dobrze, pojechałem jakoś za tłumem i się wplasowałem dobrze. Goście, łapać mnie tu, bo ja wypadam. O, tutaj nie można jak w Need for Speedzie wyrzucać fajnie. Tam tylko delikatnie na tył najechałem i gość już się obracał. Tak jak ja chciałem. Jak mu zagrałem. A tutaj już jest trudniej pod tym względem. Tu trzeba kogoś w jakiś mur wpieprzyć. Albo w drzewo. Drzwi mi się otwarły. Pokryję to ubezpieczenie? Wow, jak ja to zrobiłem. Takie skróty. Wchodzę w drzwi. W bramkę i otwieram bramkę i przejeżdżam przez... Wow, a ten skąd tu przyleciał? No serio, co to miało być za zabawa w ogóle? Przepychamy sobie, kto mocniej go przepchnie i w sumie on wygrał. Nie no, gościu, wracaj mi tu. Gdzieś tam mi pojechał. Jeb go! Szyby poszły i teraz będzie mu wiało i nie będzie musiał się skupić na jeździe, bo będzie go głowa i uszy boleć, później go będzie szczykać w karku. I ostatecznie skończy na wózku inwalidzkim sam w zaciszu swojego pokoju, czytając jakieś głupie czasopisma, w których nie ma żadnych pożytecznych treści, a będzie się tylko pogrążał w rozpaczy nad swoim losem. Nie będzie widział sensu żadnego, ale będzie na tyle... Ale będzie na tyle leniwy i nic mu się nie będzie chciał, że nawet się nie będzie chciał sobie odebrać życia. To się chyba leczy. No nic, ale jak widzę, że w tym odcinku... Albo po prostu mam dzisiaj dobry dzień do grania. Chyba to. W sumie sprawdzam dzisiaj to pewnie dlatego. No nie! Nie, tylko nie do wody! Ja nie umiem pływać! Kościu, wracaj, gdzie jest ty?
znasz zasady, masz być ostatni. O, maskę własną dostałem. Wracaj tu, już! Do domu! Na przegraną pozycję proszę wracać. Dobrze, te pachołki jeszcze mi przewracają, bo to widzę, że te pachołki są strasznie twarde. W niektórych miejscach. Już mi nieraz wywróciły. O, w dupę, co ja zrobiłem. Okej, tu reset akurat się przydał. Chyba już drugi w tym wyścigu będę, bo ten gość mi za daleko ucieka. Ale mi szkoda ryzykować szaleńczą jazdą mojej pozycji, która nie jest najgorsza. Za drugą pozycję też na chleb dostanę to. Więc mogę tak zostać. Jejku, ta rura jest dość twarda. A widzę, że już mnie ktoś ściga, to zaraz będę musiał bronić tej pozycji jeszcze. Chociaż widzę tego gościa i zacz... Aha, no to dobra. Może być i tak. Pasuje mi. No, i moja chciwość, którą wstąpiłem, została nagrodzona. Raczej to wstąpienie tej chciwości zostało nagrodzone pierwszą pozycją. Widzicie? Opłaca się być dobrym człowiekiem. Zawsze później to się ten nadmiarze zwraca. Nadmiarze ze zwyżką. Ze zwyżką w sumie lepiej chyba to brzmi. To teraz tylko to po zwycięstwo już. No nie gońcie mnie tam, ja chcę być pierwszy bez... Ja nie chcę się bić, jestem grzeczny. Jestem grzeczny. No i teraz źli panowie chcą mi odebrać moją w zapracowaną pozycję, ale zawsze oczywiście dobro zwycięża i tak też będzie w tym przypadku. Zaraz Knitek dojedzie na metę i dobro zwycięży. No, proszę państwa, o tym właśnie mówiłem. Dobro zwycięża. No, tak się to robi. Bunnycracker. I wracamy do menu. 3000 zarobiłem. Nawet na dobry bochenek starczy. No chyba tyle w tym odcinku. Zobaczę jeszcze sobie na tuningiem. Coś tu mogę ciekawego kupić? 12 tysięcy zwiększy mi o 3 konie. Wow, co ja mam to auto ulepszone już tu, jeden koń. Aha, ale tu później odblokuj mi następne. No nie, zobaczmy na, może tu. Dwa koła. A ulepszę sobie już wszystko w tym. Stać mnie na to. Trzy i pół, dobra, ulepszyłem to całkowicie. Wszystko kupione. Ciekawe co to daje. To jest chyba skrzynia biegu, przełożenie napędu, czy co? No, przełożenie napędu i skrzynia. Tu są chyba klocki. Co to jest w ogóle? Klocki hamulcowe? Dobra, nie wiem co to jest. To pewnie będzie od sprzęgła tarcza, ale... Ale nie będę nic mówił, bo później wyjdzie, że pierdoły gadam jak zwykle i... Te części tu są faktycznie na tych półkach narysowane, wow! Ale pony już mam naj... O! Widzę, że... Tu są takie zardzewiałe tarcze, tu są już takie bardziej troszkę odrdzewione, a tu są nowe. Okej, to tak to działa. No nic. W każdym razie komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.